6 czerwca wspominamy świętego Marcelina Józefa Champagnat, prezbitera. Józef Benedykt Marcelin Champagnat urodził się 20 maja 1789 roku w Marles w południowo-wschodniej Francji jako 9. dziecko. Jego ojciec był rolnikiem i kupcem pełniącym różne funkcje publiczne. Marcelin uczył się pod okiem ciotki Luizy, zakonnicy wypędzonej z klasztoru przez zwolenników rewolucji francuskiej. Marcelin rozwijał swoje zdolności manualne, zajmował się murarstwem i stolarką. Dobrze radził sobie też z handlem zwierzętami i opieką nad nimi. W wieku 11 lat przystąpił do pierwszej komunii świętej, a po ukończeniu niższego seminarium w 1813 roku wyruszył na studia do Lyonu. Tam w seminarium duchownym poznał świętego Jana Marię Vianney'a oraz żona Claude'a Golina, założyciela marianistów. Marcelin przyłączył się do grupy kleryków, którzy zamierzali założyć zgromadzenie o duchowości maryjnej. Mimo wysiłków nie radził sobie jednak z nauką. Przełożeni doradzali mu zrezygnowanie ze studiów. Wtedy Marcelin udał się do grobu świętego Franciszka Regis, by prosić go o pomoc. Był przekonany: zdam, przecież Bóg mnie powołał. To właśnie jego wytrwałość, zawierzenie Panu Bogu i Matce Najświętszej pozwoliły mu pokonać trudności. W dzień po przyjęciu święceń kapłańskich, w dniu 22 lipca 1816 roku, wraz z młodymi księżmi Marcelin oddał się na służbę Maryi. Potem pojechał do pracy w La Valla. Około 2000 ubogich mieszkańców, rozproszonych po osadach i wzgórzach, żyło z dala od Boga. Marcelin wszystkie siły poświęcał swoim wiernym, mówił do nich z prostotą, nikogo nie lekceważył. Gdy stał się świadkiem śmierci 17-latka, który nie znał Boga, podjął decyzję o założeniu nowego zgromadzenia. Pragnął wykształcić uczniów na chrześcijańskich nauczycieli, katechistów i wychowawców młodzieży. Zamieszkali razem, choć Marcelin nie przestał pełnić posługi kapłańskiej w parafii. Bóg pobłogosławił tej inicjatywie. Pojawiły się liczne powołania, powstały szkoły, a wspólnota wybudowała nowy dom zakonny. W 1825 roku ksiądz Marcelin został zwolniony z obowiązków wikariusza, by mógł poświęcić się wyłącznie zgromadzeniu. Wprowadził zupełnie nowego ducha do pedagogiki, słynącej w owych czasach z surowości. Władze okolicznych miejscowości, nie mogąc własnymi siłami poradzić sobie z problemami, zwracały się do niego z prośbą o zakładanie nowych szkół, aby zapewnić podstawowe wykształcenie dzieciom. Na prowincji Marcelin pragnął osiągnąć to, co święty Jan Chrzciciel de la Salle osiągnął w miastach. Po 15 latach od założenia wspólnoty bracia uczyli ponad 2000 uczniów w 19 szkołach. W ostatnim okresie życia Marcelin poświęcił wiele energii sprawom związanym z zatwierdzeniem zgromadzenia. Wysłał też 3 pierwszych braci na misję do Oceanii. W 1836 roku władze kościelne zatwierdziły zgromadzenie małych braci Maryi, a Marcelin złożył śluby zakonne. Zmarł po długiej chorobie w dniu 6 czerwca 1840 roku. Do grona błogosławionych włączył go papież Pius XII 29 maja 1955 roku, zaś 18 kwietnia 1999 roku święty Jan Paweł II kanonizował go w bazylice świętego Piotra. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Marcelina Józefa do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.